Witam serdecznie bardzo wspaniale na moim kanale. Jest piękny dzień, wolny od pracy. Słońce świeci, pięknie ptaszki śpiewają. Nunia właśnie udawała, że poszła spać, więc odłożyłem ją na łóżko do mamy i, i, i poszedłem nagrywać film. A właśnie słyszałem przed chwilą, że dobrze, Nunią, udajesz, to tu się że śpisz, bo tak naprawdę nie jest. Nie można wierzyć we wszystko, co się widzi w takim razie. Nie? No, tym bardziej taka cwaniara już umie. Omotać tatusia, nie? No ale ma to, ma to po kimś, nie? Co dzisiaj powiem? O czym dzisiaj powiem? Jak dzisiaj powiem? Z czym dzisiaj powiem? Jak dać kopa, ener kopa energii w swoim życiu? Jak to zrobić? Dotleniać się? Jeść witaminy? Minerały? Dużo pić wody? Gdyż 300 do 400 ml? Na 10 kilo swojej wagi. I to nie jak trenujesz. Jak właśnie masz bardzo spokojny tryb życia, samochód, nie bieganie do autobusu, praca biurowa. To jest taka różnica, właśnie. Bo woda to 70%. Później powiem wam o wszystkich elementach, to powiem to jeszcze raz, że woda to jest 70% naszego ciała. My przez to żyjemy, że mamy wodę w organizmie. Więc dlaczego nie pić? Od jakiegoś czasu dokładnie od kwietnia tamtego roku, czyli 2021. Mam wodę filtrowaną Coral Order. Dużo lepiej się czuję, dużo lepiej śpię, dużo lepiej się trawi wszystko. Mam mniej problemów gastrologicznych, które miałem przed tym czasem. No i co, no tak jak się uczymy cały czas wszystkiego, tak samo można się nauczyć właśnie dawania powera swoim organizmom właśnie przez niejedzenie fast foodów. Chociaż ograniczenie, nie mówię, że w ogóle całkowicie nie jeść kebaba, czy nie jeść pizzy, czy coś, ale o wiele mniej, w mniejszej częstotliwości. I tutaj są właśnie zasady, które ja stosuję, aby nabrać powera, tak to Wam powiem. Pierwsze, że wstaję rano, dzisiaj na przykład było rozciąganie, skakanie, dotlenianie siebie, czyli żeby mój mózg był lepiej zmineralizowany właśnie przez tlen, czyli właśnie zwane dotlenienie mózgu. Rozciąganie się, zaczynają mnie przestać bo coraz częściej nie odczuwam bólu właśnie kręgosłupa, o którym mówiłem w wcześniejszym filmie. No jeszcze jak najszybciej wrócić do siłowni, taka jest prawda, bo trochę nudno tak bez niej. Praca nad koncentracją. Słuchajcie, ostatnio oglądałem film na naukowy. Jeszcze 20 lat temu mogliśmy się skupić 12 sekund. Teraz przez te wszystkie bajty. Bodźce, telewizja, internet, komórka, inter jeszcze raz powiem: internet, czyli Facebook, Instagram, różne portale społecznościowe. Możemy tylko ustawić to na 8 sekund. Przez 8 sekund umiemy być skoncentrowani. To jak my od siebie wymagamy pomysłów, jak my tego nie trenujemy w ogóle. Ja właśnie bardzo polecam sałatkę owocową, yy, tylko, tylko na śniadanie. I tu wracam do wcześniejszego jak ktoś regularnie ogląda moje filmiki to był błąd nadczo się je owoce nie warzywa gdyż są szybko po prostu przetrawione przez organizm i też dostajemy bardzo dużo cukru zwaną fruktozą i mamy więcej energii przez cały dzień ćwiczenia reobowe, które dotleniają nasz organizm czyli ćwiczenia reobowe godzinę dziennie w ogóle, tak częstotliwość. Oczywiście na początku zacznijmy od 20-30 minut. Ćwiczenia robowe jest to ćwiczenie, gdzie kilka mięśni naraz działają, albo najlepiej to wszystkie. Wtedy najbardziej dotleniamy swój organizm, czyli bieganie, pływanie, rower, orbit, rek, spacer. Ja tutaj takie ja coś wpisałem. No i właśnie odpowiednie żywienie, czyli właściwie 80% całego dnia to warzywa i owoce. Iść zdrowo, a nie chemię zwaną mięso. Ja też jem mięso. Nie mówię, że jestem wegetarianinem, ale ograniczać to. No i tu powtarzam się właśnie, że woda to 70% naszego ciała. Ja, ja piję 3 litry dziennie, gdy nie trenuję. Gdy po prostu funkcjonuje spokojnie. I to jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie na to, aby rzucić, żeby zrzucić trochę kilogramów z siebie, nie łączyć wody. I jedzenia. Godzinę przed jedzeniem napić się, odczekać, zjeść i po jedzeniu też dopiero godzinę, bo soki trawienne wariują, nie wiedzą, co, co mają robić. Czy tą, czy, czy, czy tą dziedzinę jedzenia, czy tą dziedzinę, bo to się różni, więc inne soki trawienne działają i tu właśnie, yy, tu jest przykład właśnie niełączenia posiłków. Czyli białko węglowodanej tłuszczy to nie, bo właśnie tkan, yy, soki trawienne nie wiedzą, co trawić i niektóre odchodzą w tłuszcz. Warzywa plus wszystko może być. Czyli warzywa plus mięso, warzywa plus ryż, warzywa plus. Jakiś makaron, ja wczoraj właśnie sałatkę jadłem z makaronem, kukurydza, groszek, sól i pieprz. i owoce, jak jeszcze raz powiem, owoce same, nacho i to jest bardzo dobry wpływ, wpływ na nasz organizm, gdyż, no słuchajcie, mamy jedno ciało na całe życie, nie wymienimy je, nie polepszymy je jeszcze, chociaż technologia. Przepraszam, technologia coraz bardziej idzie do przodu. I po treningu ja się na przykład czuję bardzo wspaniale. Jestem utleniony, mam więcej energii, jestem bardziej pomysłowy, więcej mogę zrobić, więcej wyciągnąć wniosków z danej sytuacji, być bardziej kreatywnym, że sport to nie znaczy zmęczenie nie mam siły. Chociaż to prawda, w 2015 roku, 1 kwietnia dokładnie zacząłem biegać, to było 17 minut, a już 1 kwietnia 2016, czyli tylko po roku, ja już godzinę i 16 minut biegłem, czyli godzinę więcej, po, po, misio, po roku i po roku ja mogłem już wbiec na trzecie piętro, gdzie w 2015 ledwie co wszedłem po 17 minutach, ale. To jest właśnie gratyfikacja, jakim jest kondycja, wytrzymałość, systematyczność, determinacja. Sport bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji, robieniu czegoś bardzo systematycznie, gdyż no, sportu nie można uprawiać raz na miesiąc, raz na dwa lata, bo efektu żadnego nie zobaczysz. A kondycja to jest najlepsza, najlepsza nagroda, plus właśnie też i zdrowie, no bo. No szybciej organizm wydala z siebie skutki uboczne, trawienia. Czuje się, człowiek czuje się bardziej dotleniony jeszcze raz to powiem dotleniony jeszcze raz powiem dotleniony bardziej szczęśliwy życiem, że coś zrobił, czy co wcześniej czegoś nie robił, na przykład. Zawsze nowe rzeczy cieszą, bo Nowe drogi neuronalne powstają w mózgu. Człowiek ma więcej pomysłów, więcej, właśnie jak to powiedziałem przed chwilą, bardziej kreatywny jest, bardziej pomysłowy. No i ma nowe doświadczenie życiowe po prostu. Tak daje organiz swoim organizmowi, i swojemu mózgowi przyjemność po prostu. No i tutaj na koniec wam powiem, że najważniejszym i największym tryfem człowieka jest zwycięstwo nad całym sobą. Co to znaczy zwycięstwo nad całym sobą? No właśnie, że robisz coś nowego że umiesz walczyć ze swoim umysłem, który chce cały czas po najniższej linii oporu bez jakichkolwiek atrakcji turystycznych na przykład, tak to można nazwać, że cały czas żeby się nic nie zmieniało, bo po co, no właśnie tak samo u mnie, wszystko się zmienia, dziecko mi się urodziło nowe mieszkanie, samochód, nowa praca dalej oczywiście szukam swojej wymarzonej pracy no, i szukanie sponsora na wydanie mojej książki, pomocy. Ja nie mówię, że cała kwota mi potrzebna będzie, ale w opisie na dole pod filmem jest link do zrzutki.pl na wpłacenie pieniędzy na moje przedsięwzięcie, zwanym książka, która będzie w kwietniu w najlepszym te terminie, będzie wydana. I co jest najlepsze, wiecie co, teraz Wam powiem, nawet na zrzutce.pl, nawet poprosili dokumenty medyczne, czy to, co ja napisałem tam jest prawdą, o tej śpiączce, o tych wszystkich rzeczach. No i zeskanowałem tylko dokumenty, wysłałem po, po dwóch chyba, po jednym czy po dwóch dniach, stwierdzili, że tak, nie jest Pan e, bajkopisarzem, że jest to wszystko prawda i dopiero zatwierdzili moją zrzutkę.pl. To nie jest tak, że każdy może wkręcić wszystko i, i zrobić bardzo proszę o pomoc złotówka do złotówki złotówka do złotówki razy, razy tysiąc, razy dwa tysiące ludzi i zawsze to będzie jak, jakaś pomysł dla no, filu, ponowoczesnego Sokratesa który ma swoją indywidualną filozofię życia którą może uczyć, szkolić rozwijać ludzi na całym świecie trzymajcie się ciepło i co najważniejsze miejcie dzisiaj wspaniały dzień Cześć wszystkim, wszystkim, wszystkim. Bardzo pozdrawiam, bardzo, bardzo mocno. Wszystkim trzymam kciuki za Wasze postanowienia, za Wasze reakcje na mój film. Oczywiście, lajk, like, komentarz, co chcecie w filmach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i wszystkim życzę wspaniałego dnia.